Witamy w Delta Optical. Dziś zaprezentuję Państwu, jak obsługiwać mikroskop Delta Optical Smart 2 megapiksele. Mikroskop Delta Optical Smart zapakowany jest w estetyczne pudełko. Do mikroskopu dołączona jest polskojęzyczna instrukcja obsługi, z którą należy zapoznać się przed użytkowaniem. W komplecie znajduje się mikroskop, płyta z polskojęzycznym oprogramowaniem Smart Analysis, trójnożny rozkładany statyw, adapter łączący mikroskop ze statywem, podstawka pod mikroskop oraz pokrowiec. Mikroskop można zamontować na statywie. W tym celu rozkładamy statyw. Oraz montujemy na obudowie mikroskopu w miejscu klipsa adapter, który następnie nakręcamy na śrubę znajdującą się na statywie. Przed podłączeniem mikroskopu do komputera należy zainstalować oprogramowanie znajdujące się na płycie. Umieszczamy płytę w napędzie. Na ekranie pojawia się menu, z którego wybieramy opcję Instalacja oprogramowania. Postępujemy zgodnie z kolejnymi krokami instalacji. W trakcie instalacji można zapoznać się z umową licencyjną oprogramowania. Aby kontynuować, należy ją zaakceptować. Jeżeli jest to wymagane, uruchamiamy komputer ponownie. Po instalacji oprogramowania podłączamy mikroskop do portu USB komputera. Po pierwszym włączeniu mikroskopu system dokończy instalację sprzętu. Na mikroskopie znajduje się przełącznik do uruchamiania urządzenia oraz włączania oświetlenia LED, pokrętło regulacji natężenia oświetlenia, przycisk do szybkiej fotografii i poniżej pokrętło regulacji ostrości oraz powiększenia. Uruchamiamy oprogramowanie za pomocą nowo utworzonej ikony Smart Analysis. W menu oprogramowania znajdujemy szereg ikon. Przycisk podgląd służy do uzyskania podglądu obrazu na żywo. Przycisk zdjęcie do rejestracji obrazu w formie statycznej. Przycisk film do rejestracji sekwencji wideo. Ikonka timera pozwala nam na ustawienie parametrów automatycznej rejestracji obrazu. W menu ustawienia możemy wybrać rozdzielczość bądź też dokonać korekcji obrazu. Przycisk zachowaj służy do zapisania obrazu na dysk. Ikonka e-mail pozwala nam wysłać zdjęcie bądź też film za pomocą poczty elektronicznej, natomiast przycisk o programie wyświetla informacje na temat producenta. Oprogramowanie wyposażone jest w funkcje pomiarowe. Aby z nich skorzystać, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na zapisany obraz i wybrać z rozwiniętego menu pomiar. Dzięki aplikacji pomiarowej możemy mierzyć długość linii, kąty, pola powierzchni różnych figur, a także dodawać komentarze tekstowe do zarejestrowanego obrazu. Przed przystąpieniem do pomiarów należy dokonać kalibracji obrazu widzianego na komputerze z obrazem rzeczywistym. Przystępujemy do kalibracji. Krok pierwszy. Należy wykonać zdjęcie podziałki milimetrowej znajdującej się na suwmiarce bądź linijce. Krok drugi. Wykonane zdjęcie otwieramy w aplikacji pomiarowej. Krok trzeci. Przypisujemy ustawioną na pokrętle powiększenia wartość do pola proporcji. Krok czwarty. Za pomocą narzędzia linia wyznaczamy na zdjęciu podziałki odległość 1 mm. Krok piąty. Wyświetloną wartość należy wprowadzić do pola kalibracja. Na koniec wykonujemy kontrolę. Ponownie używając linii
oceniamy dokładność przeprowadzonej kalibracji. Szeroka funkcjonalność mikroskopu Delta Optical Smart pozwala na stosowanie go w wielu dziedzinach, na przykład w zoologii, do obserwacji małych zwierząt, takich jak pająki, czy też owady. W botanice, do obserwacji organów roślinnych. W geologii, do analizy struktury minerałów, czy też skamieniałości. Oprócz dziedzin biologiczno-przyrodniczych, mikroskop może być wykorzystany również w zakładach produkcyjnych do kontroli jakości produkowanych drobnych materiałów lub też faktur tkanin. Przydatny jest również w obserwacji drobnych elementów mechanicznych, które trudno dostrzec gołym okiem. A także w elektronice do kontroli jakości elektronicznych obwodów na płytkach drukowanych. Również osoby mające takie pasje jak filatelistyka czy numizmatyka znajdą w mikroskopie użyteczne narzędzie. Reasumując, mikroskop Delta Optical Smart ma wysoką rozdzielczość 2 megapiksele, polskojęzyczne oprogramowanie z funkcjami pomiarowymi, umożliwiające rejestrację statycznych obrazów, jak i sekwencji wideo, posiada powiększenie płynnie regulowane aż do 250 razy oraz wbudowane oświetlenie LED. Doskonale nadaje się do celów zarówno edukacyjnych, jak i profesjonalnych. Dziękujemy za poświęcony czas. Zapraszamy na kolejne spotkanie z Delta Optical.